Czy kiedykolwiek myślałam, że będę fotografką? Myślę, że mogłam się już urodzić fotografką, ale nigdy tego nie planowałam i nigdy nie myślałam o tym, że będzie to moje zajęcie na całe życie, bo o niczym tak nie myślałam. Wiadomo, że trzeba żyć dniem dzisiejszym, więc jak coś zamierzam zrobić, to robię to i nie planuję czegoś skończyć. Mogę zacząć coś nowego. Jak to się zaczęło? Byłam projektantką i chciałam sama zrobić zdjęcia swoich projektów. Mimo że wcześniej zdjęcia tych rzeczy robiło dwóch bardzo dobrych fotografów, ale oczywiście coś mnie podkusiło, nie wiem, jakiś moment, może nie mieli czasu i wzięłam aparat. Oczywiście pierwsze zdjęcie, jakie zrobiłam kiedykolwiek, to były przy okazji sesji, na której byłam. I był to dosyć szczęśliwy moment i myślę, że wtedy dostałam wiatr w plecy, ponieważ zdjęcia z tego pierwszego filmu zostały wykorzystane na plakacie firmy kosmetycznej. No ale jeśli już coś takiego się dzieje, to wiadomo, że już jest się fotografem i trzeba działać, szybko się douczać, więc starałam się jak najszybciej pokonać wszystkie techniczne aspekty podstawowe i robić swoje. Oczywiście robiłam mnóstwo błędów technicznych i kiedy przynosiłam do redakcji jednego z dwóch pism modowych te swoje zdjęcia, to po prostu już widziałam te oczy w sufit wbite, że znowu coś tam było nie tak, ale jakoś się udało i widocznie pani redaktor naczelna, która przyjmowała te zdjęcia, coś tam w nich widziała. Potencjał jakiś. To, żebym nacisnęła spust migawki, to jest chyba takie 50 na 50, czyli 50 jakiejś świadomości, że akurat to jest ten moment, i 50 intuicji, oczywiście, że wiadomo, że kobieca intuicja jest najlepsza, bo wyczuwam ten moment, kiedy za chwilę nastąpi ten błysk wokół, mówimy głównie o ludziach, których fotografuję, błysk w oku, czy jakiś skurcz tych licznych mięśni na twarzy, które pozwalają na to, czy są warte tego, żeby to zarejestrować. No, branża nie jest zdominowana przez mężczyzn, bo jest mnóstwo fotografek. Gdziekolwiek człowiek nie spojrzy, to jest pracująca fotografka. Tylko one jakby pracują skromniej, nie obnoszą się z tym, nie są takie hałaśliwe, po prostu idą i coś robią. Myślę, że powinny się bardziej promować. Myślę, że powinny o sobie mówić jako o fotografkach, fotografach, jakkolwiek chcą się nazywać. Bo też często jest tak, bo ty jesteś fotografką. No tak, ja fotografuję. No fotografuję, czyli nie jestem fotografką, prawda? To też jest takie, taka różnica, że jakby ciągle czują się jakieś niepełne, ciągle czują się trochę gorzej, w związku z tym nie są tak pewne siebie, jak mogłyby być. Kobiety i mężczyzny podzieliłabym na osoby, czyli są osoby, które są bardziej wrażliwe, mniej wrażliwe, które mają różne punkty widzenia i różne możliwości.
przyjęło się, że kobiety trochę inaczej patrzą, że są bardziej emocjonalne czy bardziej wrażliwe, ale nie wiem, czy to tak dokładnie prawda. Ja myślę, że jednak to, że kobiety zostały w tej swojej grupie kobiecej, wynika jedynie z tego, że były przez wieki inaczej traktowane i jako te osoby słabsze i mające mniej możliwości również rozwoju, były tym obciążone w jakiś sposób. A takie obciążenie nie jest fajne do tego, żeby robić cokolwiek w sposób pełny. I myślę, że to obciążenie oddzieliło kobiety fotografki. Oddzieliło fotografki od tego fotograficznego świata, jakby od tej grupy. Ale tak w ogóle to powinno być tak, że jednak fotografowie to są osoby bez podziału na mężczyzn i kobiety. Mężczyzn. Bardzo dużo fotografowałam kobiet i zrobiłam dużo portretów kobiecych i były to portrety związane też z różnymi akcjami społecznymi. Czyli współpracowałam na przykład z jakąś firmą, która chciała zrobić akcję społeczną i do tego fotografowałam zestaw różnych kobiet, zrobiłam portrety i w ten sposób można było jakiś problem społeczny nagłośnić czy tam wesprzeć pewną grupę ludzi. Ja miałam sporo takich projektów, które opierały się na udziale osób mniej lub bardziej znanych, no po prostu kobiety, no, portrety kobiet. Fotografowałam wielu facetów i wiele kobiet, ale gdzieś zebranie tych wszystkich kobiecych portretów jakby nasunęło się samo, żeby je pokazać takie wymieszane i gwiazdy, i niegwiazdy, i kobiety wykonujące różne zawody i chyba jakieś też modelki się tam znalazły, czyli po prostu trochę taki misz-masz, ale gdzieś pokazujący kobiety, jak bardzo podobne są bez względu na to, jaki zawód wykonują. Kobiet fotografek w ogóle było zdecydowanie mniej w latach 80. Oczywiście ciężko było o sprzęt, był drogi, ale to każdy cierpiał z tego powodu. Ten świat fotografii rzeczywiście był bardziej taki męski i ciężej było się chyba przebić. Chociaż to też zależy od działu fotografii, bo w tym dziale modowym myślę, że ludzie jednak są bardziej otwarci na to, żeby istniały różnice jakieś. Są bardziej otwarci na to, że każdy może robić, co chce tak naprawdę, jeśli będzie chciał robić to dobrze. W tej chwili myślę, że jest większy wybór, większa wolność i że kobiety zostały po prostu zaakceptowane w tym świecie fotograficznym. No ale ciągle wisi ten fakt, że jeśli patrzy się na listy fotografów w Wikipedii czy gdziekolwiek, to listy są tworzone przez facetów i generalnie jest tych facetów więcej. No, trudno powiedzieć.
Bo jeśli kogoś się nie akceptuje w jakiś sposób, to ta osoba też przestaje siebie akceptować i jakby też przestaje się dobijać do tego, co jej się tak naprawdę należy. Więc trzymam tylko kciuki za to, żeby dziewczyny się dobijały i żeby szanowały się jako osoby też wykonujące ten zawód. Zawód fotografa jest bardzo indywidualnym i takim samotnym zawodem, więc myślę, że dołączanie do grup fotograficznych czy do zespołów fotograficznych, do agencji jest bardzo dobre. Zakładanie też tych grup jest świetne, bo w końcu nie zawsze musimy się godzić na coś, co jest już gotowe. Moim zamysłem kiedyś było zrobienie takiego kongresu fotografek, ale pomyślałam sobie, że jest to swego rodzaju znowu jakiś podział, że to fakt, że istnieje dyskryminacja, ale jakby oddzielanie się może w jakiś sposób też pogłębiać tę dyskryminację. Więc myślę, że po prostu jeśli skutecznie, uparcie i ciągle będziemy się dobijały do tego, żeby zajmować te same pozycje, to w końcu może ziści się ten sen, to marzenie.